Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z top 5 najlepszych tym razem podów do 100 zł. Ostatnio był film o top 5 najlepszych boksów do 300 zł. Nie pisaliście niestety komentarzy, czy wam się on spodobał, czy nie i czy chcecie więcej takich, ponieważ teraz nikt zresztą nie pisze komentarzy pod moimi żadnymi filmami. A chciałbym, żebyście to robili, ponieważ chcę wiedzieć, czy jakaś seria wam na przykład się podoba, tak jak na przykład ta. Nagrywam już drugi odcinek, bo po prostu tak pomyślałem sobie dzisiaj w szkole, że mówię, kurde, nagram chyba ten odcinek, zobaczymy jak on wyjdzie. I chcę, żebyście te komentarze pisali, żebyście mi dawali po prostu znać w komentarzach, czy chcecie jakąś daną serię, czy wam się ona podoba. Lub jak wam mówię na filmie po prostu, że co na przykład byście wybrali według mnie, na przykład jaki obraz was się ostatnio pytałem, czy tam jaki plakat, to chciałbym, żebyście to pisali. Ostatnio jedna osoba tylko pod vlogiem napisała komentarz i był to mój w sumie kolega, więc chciałbym, żeby moi widzowie też pisali, bo kiedyś było dużo tych komentarzy, a teraz jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo mało, a nawet wcale. Więc jeżeli bym mógł was prosić, to piszcie te komentarze. A ja bez zbędnego przedłużania przechodzę do filmu. Na pierwszym miejscu mamy Smoka Novo 2S Pod Kit. On kosztuje 119 zł. Kolor możecie sobie wybrać. On jest oczywiście na Alien Store. I już wam tutaj mówię, co on ma w sobie takiego. Już wam czytam. On ma oczywiście zestaw z parownikiem typu pod w nowej udoskonalonej wersji, ma wbudowaną baterię o pojemności 800 czegoś tam, nieważne, o mocy wyjściowej od 4 do 20 W, ładowana jest oczywiście przez USB-C. I ma tutaj jeszcze, nie posiada przycisków, aktywuje się poprzez pociągnięcie powietrza, a moc dobierana jest automatycznie. Czyli po prostu nie mam przycisków, tak jak mój Nord 4, tak, Nord 4, tylko po prostu przykładacie go, jakby zaciągacie się dymem i po prostu on działa. Nieduża dyskretna dioda sygnalizuje poziom naładowania baterii, zielony, wysoki, pomarańczowy, średni, czerwony, niski, no to wiadomo chyba. No i w wersji ulepszonej został przepływ powietrza dzięki kanałowi w kształcie litery U. Ciekawe. Parownik nowej generacji Novo 2 Clear o pojemności 1,8 ml z grzałką 0,9 Ohma. Proste w obsłudze i nieduży zestaw, idealny na start. Tutaj macie też również wymiary. Zestaw zawiera moc Smok Novo 2S, czyli naszego poda, pod Novo Clear, naszą grzałkę, kabel USB i instrukcję. Oczywiście użytkowanie, gwarancja 5 miesięcy. Link oczywiście do tego poda macie w opisie. I możecie sobie również wybrać tutaj różne kolorki. Mi się na przykład podoba kolor ten Armor. Kolor Armor dokładnie. Lub jeszcze Black Armor. Także, i tutaj macie oczywiście jego zdjęcie, jak on wygląda. Także ja idę do drugiego poda. Dobra, drugim podem jest oczywiście nasz Gag Vape Aegis Pod. Pod kit to jest. Był on na stronie Sofly, nie ma go dostępnego niestety już. Kolory były dostępne 4. I teraz tak, czy tutaj jest napisane, co on tutaj posiada? Jest napisane, że jest to idealny sprzęt do wapowania, MTL, usta płuca. Tak jak cała seria urządzenia, charakteryzuje się odpornością na wstrząsy oraz pyłoszczelnością. Także moim zdaniem, no spoko. Model ten można również zanurzyć w wodzie. Także, no jakby, jeżeli byście chcieli na przykład, wiecie, wapować sobie pod wodą, no to możecie sobie go po prostu zanurzyć, tak? Aczkolwiek, nie wiem, czy ktoś by był na tyle głupi, żeby po prostu wapować i robić chmury pod wodą. No ale dobra, jeżeli chcecie go na przykład, nie wiem, umyć, no to on jest, no,
taki, wiecie, no wodoodporny, tak? Wszystkie te zalety są potwierdzone certyfikatem IP67. Port zasilany jest wbudowanym akumulatorem o pojemności 800 mAh, chyba tak, i posiada USB typu C, czyli no standardowo ta ładowarka, maksymalna moc wyjściowa to 15 W. Na urządzeniu znajduje się tylko jeden przycisk, który służy do uruchomienia urządzenia, dzięki czemu Aegis Pod ma minimalistyczny wygląd i jest prosty w obsłudze. W przycisku znajduje się dyda, który informuje nas o stanie naładowania baterii. No to wiadomo, jak i co, zielone, czerwone, pomarańczowe światełko, nie? W zestawie producent oferuje dwie grzałki G-Coil 0,8 Mesh. Kartridż wersji europejskiej posiada 2 ml pojemności. Także on kosztuje 149 zł na Sofly akurat, ale jest niedostępny. Aczkolwiek postaram się znaleźć go gdzieś na innej stronce i podać wam po prostu linka do tego poda. Także przechodzimy do trzeciego już poda. Trzecim podem jest oczywiście Vopo Vinci Pod Kit. Nie mogło zabraknąć oczywiście od firmy Vopo Podzika. Tu mamy dostępne akurat cztery kolory. Ogólnie jest ich więcej, kosztuje 119 zł na Sofly'u i jest on, z tego co widzę, fajny bardzo. Ogólnie kolor najbardziej mi się podoba Aurora Neon, aczkolwiek Aurora Red też jest fajny. Dobra, i tak, zawiera kartridż oczywiście, który przyjmuje konstrukcję odporną na wycieki i system napełnienia bocznego. Pod ma wbudowaną grzałkę 0,80 HM, tak, HM, nie napisali, o, a nie, jest Ohma, sorry, jest Ohma, a ja myślałem, że to jest 0. Dobra, 0,8 Ohma, która zapewnia czysty smak i delikatną chmurę. Posiada on możliwość kontroli przepływu powietrza, aby łatwo było dostosować się do wymagań użytkownika. Dzięki wbudowanej baterii 800 mAh zapewnia stabilną moc 15 W, kontrolka zapala się w trakcie zaciągania. Samo urządzenie wykonane jest ze stopu cynku z malowaniem natryskowym. Vopo Vinci Pod Kit to idealny zestaw dla każdego, kto ceni sobie elegancję oraz minimalizm sprzętu. Także jeżeli cenicie sobie elegancję oraz minimalizm sprzętu, to możecie właśnie sobie zakupić tego Vinci Vopo Kit. Tak, polecam. Zestaw zawiera Vinci Pod Cartridge, kabel USB typu C, no to wiadomo, instrukcja obsługi. Podeślę wam oczywiście linka do niego. Tu macie zdjęcie tego epeta i przechodzimy do czwartego poda. Czwartym podem oczywiście jest Smok Nord Pro Kit. Kosztuje on 159 zł, trochę drożej od tamtych, no ale dobra. Nadal mieścimy się gdzieś w tej stówce. Jest on dostępny na stronie, albo nie jest dostępny, chyba jest dostępny, na stronie Liquider Poland. I teraz tak, tu macie oczywiście jego zdjęcie. Dane techniczne, pojemność baterii 1100 mAh, pojemność kartridża 2 ml, zakres mocy od 3 do 25 W. Zawiera Smok Nord Pro Cartridge, grzałka Smok Nord Pro Smok Nord Mesh 0,6 Ohma, oczywiście drugą grzałkę zawiera też i jest to grzałka Smok Nord Pro Mesh 0,6 Ohma. Funkcje: zestaw typu POT, system draw and button, button activation. Pod działa zarówno po naciśnięciu przycisku, jak i bez naciskania, czyli że możecie nacisnąć przycisk i on wtedy działa, albo bez naciskania po prostu się zaciągacie chyba i wtedy on też działa. Szybkie ładowanie oczywiście. Kolory są dostępne, możecie sobie wybrać e-papieros typu Smok Nord Pro Pod. Oczywiście kartridż zawiera wraz z dwoma grzałkami oraz Nord Pro 09, ładowarka mikro USB typu C. Także no, moim zdaniem no spoko jest ten epecik. Przechodzimy do piątego już epeta. Piątym epetem jest chyba najtańszy z tych wszystkich, dlatego mamy go na piątym miejscu. Jest to Lost Vape Orion Mini Pod Kit. Trochę długa nazwa, no ale okej. Okay. W
W sensie on jest przeceniony teraz, widzę, bo kosztował 129 zł, teraz kosztuje 99 zł. Więc tak, mamy tu dostępne kolorki. Oczywiście wygląda on tak, żeby nie było, że nie pokazałem. I teraz tak. Zasilanie. Wbudowana bateria 800 mAh, zakres mocy wyjściowej od 8 do 18 W. Pojemność kartridża 3 ml. Napięcie wyjściowe 3,2 do 42 V. Napięcie wyjściowe 2,0 do 4,0 V. Grzałki 0,8 Ohma Ubi Mini S1 Coil oraz grzałka 1,0 Ohma Ubi Mini S2 Coil. Ładowanie USB typu C, no to wiadomo. Napełnienie boczne, czyli że z boku sobie napełniacie, a nie górą. Po prostu regulowany przełącznik kontroli przepływu powietrza oczywiście. I w zestawie macie poda, dwie grzałki, kabel USB typu C, instrukcja obsługi oraz kartę gwarancyjną. Także jeżeli Wam się coś spieprzy, że tak powiem, brzydko, no to po prostu go oddajcie na gwarancję. I co? I zdjęcie Wam go pokazałem. Także to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to no, tak jak mówiłem, proszę piszcie mi komentarze, żebym wiedział, czy chcecie na pewno, żebym dalej ciągnął tą serię, czy chcecie coś innego. Możecie również pod tym filmem napisać mi pomysły na inne filmy, na przykład, nie wiem, nagraj to lub to, nagraj tamto, nie? Możecie mi podsyłać oczywiście takie jakby pomysły swoje i ja wtedy będę wybierał i je akceptował. Także co, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to właśnie teraz, tam na dole, kliknij w ten czerwony przycisk, taki jak tutaj właśnie się wyświetla. Jeżeli nie dałeś lajka jeszcze pod tym filmem, to oczywiście zostaw łapkę w górę. I co, i widzimy się w następnych filmach, na razie, cześć.